Od przekazania serdecznych pozdrowień z zboru wrocławskiego. Z miłą chęcią te pozdrowienia przekazuję. Tak samo pozdrowienia od mojej najbliższej rodziny, od Kasi z dziećmi, dwójką dzieci, która została, bo Jeremiasz jest tutaj razem ze mną, jak zauważyliście. Jeszcze raz dziękuję Wam za zaproszenie i żywię. Myślę, że podobną nadzieję jak Wy, że ten czas, który tu wspólnie razem spędzimy, będzie dla każdego z nas błogosławiony. Temat, którym chciałbym się dzisiaj z Wami podzielić, zatytułowałem Liderzy Ludu Bożego. Liderzy Ludu Bożego. A zdaje się, że słysząc to wyrażenie, kierujemy myśli w dość określonym i bardzo wąskim kierunku, który raczej związany jest z pewnego rodzaju tradycją niż z biblijną rzeczywistością. A mówiąc o zborze, o organizacji zborowej, o jej współtworzeniu, interesuje nas pogląd Pisma Świętego. I właśnie dlatego pragnę mówić o liderach Ludu Bożego. A wierzę, że przy tej okazji pewne nasze utarte skojarzenia będziemy mogli sobie jeszcze raz przeanalizować, zauważając chyba, tak wierzę, ich bardziej biblijny, realny sens. Wybrałem dwa cytaty na początek. Jeden, pierwszy pochodzi z ust samego Pana Jezusa i zapisany jest w Ewangelii Łukasza, w 22 rozdziale, w wersetach od 24 do 27. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, wersety od 24 do 27. Sytuacja wieczernych. Ta ostatnia już społeczność, którą mieli wspólnie razem uczniowie z Jezusem, apostołowie z Panem Jezusem, siadają do stołu i wtedy powstał między nimi spór. Kto z nich zdaje się być ważniejszy. On zaś powiedział do nich: Królowie narodów dominują nad nimi, a jednak panujący nazywani bywają dobroczyńcami. To taki sarkazm, ironia. Tu panują, rządzą, wymagają, a są nazywani z drugiej strony dobroczyńcami. Wy jednak, mówi Jezus, postępujcie inaczej. Większy wśród was niech stanie się jak ten najmniejszy, a lider jak sługa. I tam Jezus używa diakonos, słowa diakonos. Kto bowiem jest większy? Leżący przy stole czy sługa? Czy ten, kto go obsługuje? Czyż nie ten leżący? Lecz ja pośród was jestem jako ten służący. Znowu słowo diakonos. Tak mówi Pan Jezus sam o sobie. List do Hebrajczyków. To drugi z tych cytatów. List do Hebrajczyków, 13 rozdział i werset 17. 13 rozdział i werset 17. I tutaj odczytam w takim właściwym tłumaczeniu nieklerykalnym. Dawajcie się przekonywać liderom waszym, i pozwólcie się im prowadzić, bowiem oni czuwają nad duszami waszymi, z czego będą rozliczeni, aby z radością tą posługę czynili, a nie ze smutkiem, bo wtedy nie będzie to dla was korzystne. Czyli dla własnego, pogłoszonych interesu, tak to mówi apostoł Paweł. W Biblii Gdańskiej to słowo gumenis, greckie słowo, zostało przetłumaczone na wodzowie. Nie jest to zbyt dobre tego oddanie, a przynajmniej w dzisiejszym tego słowa znaczeniu. Ono dzisiaj trochę coś innego oznacza. A lider to nie jest ten, kto rządzi, tylko ten, kto pierwszy wykonuje. Kto swoim przykładem, swoją postawą zachęca do tego, aby naśladować, aby robić podobnie. Mobilizować. To jest ten, kto mobilizuje, to jest właśnie lider. Dlatego tak właśnie możemy mówić o Panu Jezusie,
I dlatego zanim idziemy, on powiedział, naśladujcie mnie. Idźcie za mną. Ja szedłem tą drogą przed wami. Jest oczywistym, że w każdej społeczności, jakiejkolwiek, nie tylko religijnej, w jakiejkolwiek społeczności, poszczególni jej członkowie różnią się od siebie. Ludzie mają inne cechy, zwyczaje, charaktery, zachowania, ale łączy ich w danej społeczności jakiś wspólny cel, jakaś idea, coś, co przewyższa każdego z jej członków. Takie idee mogą być oczywiście lepsze lub gorsze. Może to być na przykład idea związana z matematyką, z chemią, tak? Klub szachowy, rolniczy, różnego rodzaju społeczności. My jako ludzie tworzymy. I wśród takiej społeczności, każdej społeczności, w sposób naturalny pewne osoby są wyróżniane spośród innych, bo się posiadają jakiś zestaw cech, zdolności, umiejętności, które w danej społeczności uważane są za najbardziej wartościowe. Mocno powiązane z ideą, która tworzy daną społeczność. I w ten naturalny sposób ludzie rozpoznają w owych społecznościach swoich takich liderów, a dokładnie mówiąc, liderów idei, która daną społeczność tworzy. W imię której oni się ze sobą spotykają i nadają tym ludziom pewne przywileje, prawa i obowiązki. Tych liderów czynią filarami wzmacniającymi, łączącą ich ideę, tą sprawę, dla której weszli razem w tą społeczność. I to naprawdę, niezależnie od tego, czy to jest religijna, jak najbardziej teraz nas interesuje, ale każdej, czy w zawodowej, czy w niezawodowej, czy właśnie związanej z jakimś hobby, zainteresowaniem, wszędzie dokładnie panuje taka sama zasada. Są to liderzy z powołania. A w społecznościach też występują inni jeszcze liderzy. Być może zestaw ich cech, zdolności, umiejętności również jest nieprzeciętny. Jednak nie są tak szybko identyfikowani, rozpoznawani jak ci pierwsi liderzy. A przynajmniej zresztą mogą takie posiadać wewnętrzne odczucia. W swoich niezdrowych ambicjach podejmują więc różnego rodzaju, najpierw dosyć niewinne, a z czasem coraz bardziej nieczyste działania, prowadzące do tego, aby ich zauważyć, aby ich wyróżnić, wywyższyć w danej społeczności, w danej grupie społecznej. Czasami też ci dobrzy liderzy z tej pierwszej grupy mogą nabrać o sobie zbyt wysokiego mniemania. Tak, ja to dopiero coś mogę zrobić, prawda? Albo no, nikt tego nie zrobi jak ja, tak dobrze, tak rewelacyjnie. I wówczas mogą mieć skłonność do wywyższania, do sięgania po różnego rodzaju nieczyste działania, aby na przykład pozbywać się innych liderów, widząc właśnie w nich konkurencję, a nie współpracowników. Początkowo apostołowie chcieli prześladować, tak oburzali się, chcieli prześladować tych, którzy działają w imieniu Jezusa, a nie chodzą z nami. Tak było. I tak się zwrócili do Pana Jezusa. Bardzo zatem naturalnym jest, drodzy braterstwo, że w każdej społeczności, w każdej grupie społecznej połączonej ze sobą jakąś wspólną ideą rodzą się różnego rodzaju liderzy. W dwóch grupach. Liderzy z powołania i ci drudzy, których ja nazywam liderami z wyrachowania. Też chcą być liderami, ale inną drogą to robią. Bardzo jednak, i to trzeba przyznać, że bardzo rzadko w tym niedoskonałym, niesprawiedliwym świecie ci pierwsi, ci liderzy z powołania wygrywają z liderami z wyrachowania. A dlaczego? Bo ci pierwsi chcą
walczyć, postępować, spierać się uczciwie, fair. A ci drudzy nieuczciwie. Sięgają po nieczyste metody, nieczyste gierki, podchody, sugestie, intrygi, kłamstwa, fałszywe oskarżenia, przekupstwa i inne podobne kroki i w ten sposób zdobywają godności, stanowiska, wpływy, przywileje, wywyższenie i powiedzmy władzę. Jedynym wyjątkiem, odstępstwem od reguł tego świata miała być społeczność chrześcijan. I tak zresztą była w czasie życia apostołów. Kiedy jednak apostołów zabrakło, chrześcijańscy liderzy z wyrachowania zaczęli zdobywać coraz większy wpływ na lokalne zbory, usiłując odebrać zborowi jego zwierzchnią władzę nad swoimi liderami oraz usiłując tych liderów z powołania przyciągnąć na swoją stronę, przekupić, bądź, jak się nie dało, to ośmieszyć, usunąć ich wpływ, wygnać, aż w końcu nawet i zabić. I niestety bardzo szybko liderom z wyrachowania udało się tego dokonać. Szczególnie wtedy, gdy po stronie tych liderów z wyrachowania stanęły różnego rodzaju grupy świeckie, polityczne ze swoim ramieniem zbrojnym, które wspierało właśnie tego lidera, bo widziało w tym jakiś interes jeszcze dla samego siebie. Chrześcijańskie zbory utraciły swoją niezależność, zostały podporządkowane różnym liderom z wyrachowania, którzy z kolei wprowadzili ogrom błędów do chrześcijańskich nauk i praktyk. Prawdziwi chrześcijanie byli w odwrocie, musieli uciekać, kryć się w górach, w lasach, do innych krajów. I tak błąkali się po pograniczu historii przez wiele, wiele wieków. Dopiero czasy reformacji przyniosły pewną ulgę, choć niedługo znowu nastąpiła powtórka z tej rozrywki, to samo, bo w reformacyjnym środowisku zaczęły powstawać te same struktury, które premiowały, zaczęły znowu, tak podobnie jak wcześniej, zaczęły premiować tych liderów, którzy są liderami z wyrachowania. W XIX wieku, tak naprawdę w XIX wieku dopiero nastąpiła pewnego rodzaju odbiórz wraz z Pismem Świętym, które zostało wydobyte z niewoli zapomnienia i stało się wtedy powszechnie dostępne wraz z jej argumentami. Czytelnicy Pisma Świętego zaczęli je badać jak nigdy wcześniej i w ten sposób powstał najpierw ruch wyczekujący na powrót Pana Jezusa, a później ruch, który rozpoznał, że Jezus jest obecny i ogłaszający owo przyjście. Ponownie obecny na ziemi Jezus, choć niewidzialny, dokonuje wielkich dzieł, kończąc wybór swojej oblubienicy i niszcząc struktury tego złego świata, który zbudowali w większości liderzy z wyrachowania. W tym to właśnie czasie nauki apostolskie zostały odzyskane w całości, zharmonizowane jak nigdy dotąd wcześniej. Zabłysły swoim niezrównanym pięknem. Ale znowu historia się powtórzyła. Ten wspaniały ruch prawdy po niemal 40-letniej dynamicznej i ogólnoświatowej działalności ponownie napotkał walec prowadzony przez liderów z wyrachowania, którzy między innymi nie chcieli pogodzić się z tym, że oblubienica Chrystusowa została już wybrana. I w imię tych swoich różnego rodzaju ambicji zaczęli roznosić cały ten ruch prawdy. Jedynie niewielkiej części z niego udało się uchronić przed wpływem liderów z wyrachowania. Ale ta niewielka część topnieje, mimo że przetrwała we względnej jedności, trzeba przyznać, przez niemal 90 lat. 15 lat temu też
jakiś walec, podobny walec spotkał i naszą społeczność, gdy znowu liderzy z powołania znaleźli się po drodze na pustyni w takiej przysłowiowej Sarepcie. Kochani braterstwo, społeczność chrześcijańska została przez Pana działającego przez apostołów tak zbudowana, aby mogła skutecznie rozpoznawać pomiędzy liderami z powołania, a liderami z wyrachowania. A na czym polega ten mechanizm obronny, który został jakby wbudowany czy zaproponowany do tego, aby można było się ochronić i rozpoznać i ochronić? Na połączeniu kilku ważnych elementów. Nie wiem, czy wymienię wszystkie, ale wymienię przynajmniej cztery, które w moim odczuciu są chyba najważniejszymi. Pierwszym tego elementem, tego mechanizmu obronnego jest to, że decydentami w sprawach zborowych Biblia uczyniła, czyli Jezus i apostołowie ustanowili, że decydentami w sprawach zborowych są tylko i wyłącznie osoby poświęcone. To po pierwsze, które trwają w swoim poświęceniu. To po drugie i po trzecie, które są członkami danego zboru. Tylko one. Czyli po prostu okaż, że wierzysz w Jezusa jako swojego Zbawiciela. Okaż, że jesteś poświęconym Bogu, czyli że szukasz Jego woli, a nie własnej. Zachowuj w swoim życiu pewne standardy etyczne, moralne. Bądź zainteresowany badaniem Słowa Bożego w sposób otwarty, nieuprzedzony. Miłuj i szanuj wszystkich tak, jakbyś chciał, aby Ciebie miłowano i szanowano. I wtedy z chęcią będziemy Ciebie traktować jako współczłonka zboru z równymi prawami i przywilejami. Tak rozumiemy, że tak brzmi nauka apostolska w tym zakresie. Oczywiście nie oczekujemy od siebie wzajemnie, że wszyscy posiadamy dokładnie takie samo zdanie na każdy temat. Stąd członkami zborowej społeczności mogą być osoby, których czasami nawet bardzo wiele dzieli w przekonaniach czy w praktyce. Jeśli jesteśmy szczerymi w swoich intencjach, to i tak będziemy mogli wspólnie się rozwijać w tym, co dobre. Na większe podobieństwo do Pana Jezusa będziemy mogli wspólnie rozpoznawać, co jest prawdą, a co prawdą nie jest, jak należy postępować, a jak postępować nie należy. Nawiasem mówiąc, to właśnie tak z historycznego punktu widzenia przyjęcie za współzborowników osoby nieodrodzone stało się początkiem nieszczęścia. Tego, które jakby zaczęło niszczyć zbory. Dlatego, że te osoby nieodrodzone zaczęły posiadać taki duży wpływ na zbór, że ich głos, który przecież nie wyrażał woli Bożej, bo oni jej nigdy nie przyjęli za własną, czasami mógł wyrazić, a w większości nie. Ale ich głos zaczął przeważać w społeczności. I z takiego miejsca była już bardzo krótka droga do tego, aby liderzy z wyrachowania zostali wywyższeni. A to z kolei w sposób szybki deprawuje tą pierwotną ideę, która spajała tą społeczność, wprowadza różnego rodzaju zaraz błędy, niezrozumienia, ambicje i inne rzeczy, które powodują, że to, co jest, nie było tym, co miało być, albo nie jest tym, co było, jeśli chodzi o społeczność. Drugi element tego mechanizmu obronnego wynika z pierwszego. To znaczy, że tylko Pan jest głową zboru. Tylko Pan, nikt inny. A dlaczego? Bo jeśli zbór jest zbiorem ludzi pragnących czynić wolę Pana, to naturalnym jest, że taką wolę, nawet czy jeśli będą zbiorowo wyrażać, to podobnie to, co wyrażą, będzie prawdopodobnie również wolą Pana.
I dla takiej osoby pokrewieństwo cielesne nie będzie miało znaczenia. Jakaś może zależność finansowa czy jakiegoś innego rodzaju też nie będzie mieć znaczenia. Własne sympatie czy antypatie nie będą miały znaczenia. Najważniejsze będzie, czy ja wyrażam wolę Pana, czy nie. I tak rozumiem, że rozumiemy, że tak powinien robić każdy poświęcony, jeśli chodzi o rozpoznawanie, co tą wolą Bożą jest. Nikt spoza zboru nie ma prawa mieszać się w sprawy zboru, wejść pomiędzy zbór a jego głowę, podając się za jakiegoś pośrednika, wybierać wpływ na zborowe decyzje czy działania bez wyraźnego zaproszenia owego zboru. Wydaje się, że jest chyba tylko taki jeden wyjątek, gdy ktoś z zewnątrz może się wtrącić, a to jest jakiś oczywisty, jakiś jawny grzech. Na przykład niemoralność, cudzołóstwo, kradzież, pedofilia, czy tego rodzaju nieładne, a jawne rzeczy. I apostoł Paweł zresztą tak uczynił wobec zboru w Koryncie, który akceptował za swojego współzborownika brata, który żył oficjalnie ze swoją macochą. No i Paweł uznał, że to się nawet nie godzi w społecznościach innych niż chrześcijańskie, więc dlatego się wtrącił. Trzeci element mechanizmu obronnego polega na zwierzchności woli zboru nad wolą jednostki. Oczywiście w sprawach zborowych. Nie jesteśmy doskonałymi. Więc każdy z nas, ja, każdy, kto tworzy jakąkolwiek społeczność, taką społeczność, jaką jest zbór, to każdy z nas może, póki jest niedoskonały, źle rozpoznać wolę Bożą. Z różnych powodów, ale możemy. Prawda? No i co w takim przypadku, gdy... Albo nie, to najpierw tak. Ponieważ mamy każdy z nas taką skłonność, no to dobrze jest wspólnie najpierw jakąś sprawę rozważać, bo być może okaże się, że znając jakieś zdanie innych w danej sprawie, to ja zmienię, albo ktoś inny zmieni, bo stwierdzi, że rzeczywiście mogę tutaj w tej sprawie się mylić. Nie dość dobrze przebadałem taką sprawę, albo zastanowiłem się nad nią. Każdy przecież cały czas, to nie jest tak, że jak znalazłem wolę Pana w jakiejś sprawie, tak mi się wydaje, tak, no to jak już znalazłem, no to koniec, prawda? Ja już dalej nie szukam, bo już jestem pewien, że ja już znalazłem, teraz wyszukajcie, tak? To tak nie działa. Ale aby jak najbardziej zwiększyć prawdopodobieństwo, że rozpoznamy i wyrazimy wolę Bożą, dobrze jest unikania decydowania jako zbór zwykłą większością głosów. I to tak jest, to wynika z zwyczajnej logiki, bo na czym polega większość, gdybyśmy podejmowali jakąkolwiek decyzję, jako zbór, jako społeczność i byśmy powiedzieli, że robimy to większością głosów, to ile głosów jest potrzebnych do tego, aby zdecydować, aby podjąć jakąś wiążącą decyzję? 50% plus jeden głos. Czyli to ten jeden głos jest tym, który decyduje. No i w takich warunkach, gdy tak naprawdę wszystko zależy od jednego głosu, to na dłuższą metę trudno jest, znaczy przede wszystkim trudno jest powiedzieć, że jesteśmy wszyscy upewnieni, że jest to na pewno wola Boża, skoro to tylko jedna osoba tutaj w tym przypadku jest takim decydentem. A druga sprawa to jest też taka, że trudno byłoby na dłuższą metę utrzymać jedność w zborze, gdy tworzą się takie dwa, prawie że sobie równo ilością dwa różnego rodzaju obozy, które mają zupełnie jakieś inne zdania, a czasami niektóre sprawy mogą być bardzo, bardzo drażliwe. No ale z drugiej strony wyobraźmy sobie taką sytuację, że wszyscy jesteśmy doskonali. No to jak wszyscy jesteśmy doskonali, to jeśli chodzi o rozpoznanie woli Bożej,
jakie by było? Wszyscy byśmy rozpoznawali ją dokładnie tak samo. W każdej sprawie. Nie byłoby żadnego problemu. Tak samo jak Pan Jezus mówił nieraz, ja wiedziałem, że Ty mnie wysłuchasz jeszcze i różnego rodzaju działania robił, bo od razu rozpoznawał wolę Bożą w jakiejkolwiek sprawie. Nie było dla Niego to problemem, żeby tą wolę Bożą rozpoznać. I my, gdybyśmy byli wszyscy doskonali, to nasze głosowania zazwyczaj byłyby takie, że byłyby one jednomyślne, bo rozpoznajemy, decyzje byłyby podejmowane jednomyślnie, bo wszyscy dokładnie rozpoznajemy tą wolę Bożą. No ale nie jesteśmy doskonali. I gdybyśmy dzisiaj oczekiwali od tego, że zrobimy jakąkolwiek decyzję, wy jako zbór, czy jakakolwiek społeczność, że my cokolwiek zrobimy tylko wtedy, kiedy będziemy jednomyślni, no to byłoby niemożliwym przeprowadzić prawdopodobnie jakiejkolwiek sprawy, bo znowu się okaże, że jedna osoba, która byłaby przeciwko, znowu to ona by była tym decydentem, a nie większość, nie? I sprawa zamknięta. Jedna osoba jest przeciwko, to tak samo jak to nasze polskie liberum veto, czy jak to unijne veto, prawda? Gdy ktoś, czy ONZ, jak ktoś jeden mówi, że nie, no to cała sprawa, nawet czy słuszna, czy niesłuszna, upada. Dlatego w tym jakby rozsądnym, i to jest piękne w ogóle, że Pan Bóg jakby przedstawiając te wszystkie zasady w Słowie Bożym, tak brat Johnson, brat Russell jak to analizował, to mówi, że nie ma jakby w tych kwestiach pewnych stuprocentowych jakichś ograniczeń albo nakazów, jak to trzeba zrobić, ale jest pozostawiony margines na to, abyśmy my, jako badacze Pisma Świętego, jako czytelnicy Pisma Świętego, zastanawiając się nad tym, używali naszego rozumu i naszych zdolności umysłowych nad tym, żeby się zastanowić, jak to może być, że my jako społeczność możemy wyrażać wolę Pana, i jak się zbliżyć do tego, żeby te nasze wspólne decyzje były jak najbardziej zbliżone do woli Bożej, do woli Pańskiej. I to jest rozsądne, że jeśli 100% jest w warunkach obecnych niemożliwe, 50% jest to rzecz, która pozostawia dużo wątpliwości i powoduje, że wszyscy możemy być niezadowoleni z powodu tego, że nie jest czytelne wyrażenie, czy to może być wola Pana, czy nie, no to te 75, 80, 70%, tak pośrednia, prawda, część bardzo uprawdopodabnia, że to, co zbór postanowi takim mniej więcej odsetkiem osób głosowania, to jest prawdopodobnie zbliżone do woli Bożej. Ale jest teraz jeszcze jedna rzecz. Jest możliwym, że niemal cały zbór, też taka może być sytuacja, że niemal cały zbór może nie rozpoznać właściwie woli Bożej. Jeśli jestem w tej mniejszości, która uważa, że zbór się pomylił w jakiejś sprawie, czy powinienem buntować się i próbować rozbić społeczność? Jestem w świecie przekonany, że mam rację i w związku z tym powinienem rozbić społeczność? Też nie. Raczej powinienem to jeszcze raz przemyśleć, podporządkować się zborowi i w chwili obecnej w takiej sytuacji zobaczyć, jakie będą efekty danej decyzji. Wszyscy, czy ci, którzy byli w większości, czy ci, którzy byli w mniejszości, mogą obserwować, co się dzieje, jakie są efekty. Bo bardzo często się okazuje, że doświadczenie i efekty jakiejś decyzji mogą potwierdzać, czy coś było wolą Bożą, czy coś tą wolą Bożą nie było. Po prostu. I czwarty element tego mechanizmu obronnego, który wydaje mi się tak samo ważny, jest to, że zbór może każdą swoją decyzję, tak jak
podjąć, to też może każdą tą decyzję zmienić. Jeśli rozpozna, że nie wyraził woli Pana, że z tego powodu przyszły różne skutki błędnej decyzji, w każdej chwili może ponownie w danej kwestii dokonać zmian. A nowa decyzja znowu będzie decyzją nadrzędną dla całego zboru. I te cztery elementy, być może ktoś z Was jeszcze mógłby dołożyć jakieś inne, ale wydaje mi się, że te cztery zasadnicze elementy połączone razem dają piękny mechanizm pozwalający każdemu zborowi zachować pełną niezależność od innych osób, innych społeczności, a jednocześnie pełną zależność od Pana jako Jego głowy. Tym samym taki zbór może skutecznie uchronić się przed liderami z wyrachowania, a rozpoznawać i współpracować z liderami z powołania. Ale spróbujmy odjąć którykolwiek z tych czterech elementów i bardzo szybko utracimy zdolność rozróżniania pomiędzy dobrymi i złymi pracownikami, a wkrótce potem ci źli pracownicy, liderzy z wyrachowania przejmą kontrolę nad zborem. I drodzy braterstwo, historia wiele razy tego dowiodła. Kim są owi liderzy z powołania? Tak jak wspomniałem, posiadają pewien zasób cech, umiejętności, zdolności, który ich wyróżnia. W pewien sposób są uosobieniem idei, która wspólnie tworzy daną społeczność. Jeśli chodzi o społeczność chrześcijan, to chociażby waszego zboru czy naszego zboru, co, drodzy braterstwo, nas wszystkich łączy? Czy nie jest to Chrystus, ten, który oddał za nas życie? Czy to nie On jest tym, co tworzy nas jako chrześcijan i dla nas jest najważniejszą rzeczą w życiu? Chrystus, nasz Zbawiciel i Zbawca całego świata. Im bardziej ktoś jest podobnym, zbliżonym w swojej charakterystyce do Jezusa, tym łatwiej rozpoznajemy, że najprawdopodobniej stał się takim albo staje się takim ze względu na to, co się dzieje wewnątrz Niego. To znaczy, że On w sobie pracuje, współpracuje z Jezusem i my, obserwując daną osobę, możemy widzieć tą jego wewnętrzną przemianę, która zaczyna jakby wylewać się z niego na zewnątrz, w jego czynach, w słowach, w postępowaniu. Tak? To jest zupełnie naturalne. Widzimy, że ta osoba się zmienia i co to oznacza? Że rozpoznajemy go wtedy jako zdolnego do wykonywania różnego rodzaju służby, pracy w zborze, czyli po prostu jako tego, którego Bóg uzdalnia, powołuje i wskazuje jako odpowiedniego do danej pracy. Możemy również rozpoznawać takich liderów z powołania spoza zboru i dawać im przywileje służby w zborze. A tych liderów z powołania Bożego możemy podzielić na dwie grupy. Liderów lokalnych, czyli tacy, którzy są członkami lokalnego zboru, naszego zboru, tak? Czy waszego zboru, czy naszego zboru, tak, ale to na takiej ta sama zasada. I liderów globalnych, czyli takich, którzy działają w szerszym, globalnym zakresie, będących lub nie będących członkami naszego zboru. Lud Boży zawsze miał i ma za zadanie samodzielnie rozpoznawać liderów uzdolnionych i wysyłanych przez Boga. Tak tych lokalnych, jak i tych globalnych, których my czasami nazywamy powszechnymi, generalnymi. Ale to lud Boży ma tą odpowiedzialność sam w sobie. To nie jest tak, że ktoś nam z zewnątrz przyjdzie i powie, oto jest lider ludu Bożego, ten, tamten i inny. Jego słuchajcie, prawda? Pewnymi wyjątkowymi sytuacjami albo czasami to były czasy żniwa. Jednego żniwa wieku żydowskiego i żniwa wieku Ewangelii. To były krótkie okresy, gdy pewien
i troszeczkę jeszcze inny sposób Pan Bóg pewne rzeczy dodatkowo robił, ale zdecydowana większość pozostałego czasu historii ludu Bożego była pozostawiona własnemu osądowi. Każdego, kto chce naśladować Pana Jezusa. Nie było jakiegoś odgórnego wskazania, czy decyzji, czy naznaczenia lub jakiegoś tam innego rodzaju działań. Pozwólcie, że choć kilka słów powiem najpierw o globalnych liderach z powołania. Oni, podobnie jak lokalni, różnią się między sobą. Mają mniej lub więcej zrozumienia prawdy, mniej lub więcej ducha prawdy, mniej lub więcej zdolności, umiejętności, mniej lub bardziej rozwinięte charaktery, a jednak wszyscy są używani przez Boga, choć nie wszyscy są używani tak samo. Z pewnością nie ma chrześcijanina, który nie zna 12 apostołów. Najwybitniejszych po Panu Jezusie globalnych liderach z powołania. Oni już dawno nie żyją, drodzy braterstwo. Ale praca, którą wykonali, to wszystko, co oni zrobili, to cały czas procentuje. Jakby oni cały czas, można by powiedzieć, że działają poprzez pracę, którą wykonali. Cały Nowy Testament jest dzięki ich pracy. Obserwując historię chrześcijaństwa, możemy dostrzec kolejne, bardzo podobne do nich jednostki, które nagle, jakby znikąd, pojawiały się na arenie świata i stawały w nierównym boju w obronie praw apostolskich, zaciemnianych ogromną ilością błędów wytworzonych przez liderów z wyrachowania. Ich wpływ znowu był ponadczasowy, oświecający, pobudzał do pokuty, poświęcenia i uświęcania. Bronili prawdy. Nawoływali błądzących do reformy. Podtrzymywali słabych. Głosili Ewangelię. Byli orędownikami sprawy Bożej. Usługiwali ludowi Bożemu jak tylko mogli, w każdy sposób, jaki potrafili. W sposób szczególny śpiewali i uczyli śpiewać tych symbolicznych dwóch pieśni o zbawieniu. Pieśni Baranka i pieśni Mojżesza. Napotykali się jednak bardzo często z wykluczeniem, prześladowaniem, ostracyzmem i to płynącym głównie ze strony tych, którzy sami uważali się za lud Boży lub rzeczników Boga. A jednak pomimo tych utrudnień wokół nich i tak gromadził się i gromadzi lud Boży, pomagając im w ich służbie. Pismo Święte przyrównuje ich do gwiazd, które znajdują się w prawym ręku Pana, samego Pana Jezusa. Niektórych możemy wymienić. Ireneusz, Jan Hus, Michał Serwet, Ariusz, Klaudiusz z Turynu, Savonarola, Marcin Luther, Jan Wesley, Tomasz Campbell, Hugo Mayer, William Miller, Russell, Johnson, to tylko niektórzy. Trwale wpłynęli na kształt i historię chrześcijaństwa. Gdyby nie oni, prawdopodobnie nikt z nas nie byłby w takim miejscu, w jakim obecnie się znajduje. Byli pędzlem w ręku Boga i dobrze wykonali swoją służbę. Mieli również wspaniałych pomocników oraz naśladowców, choć mniej uzdrojonych i mniej używanych przez Boga, którzy odważnie wspomagali ich i sprawę Bożą w różnym, pomniejszym, choć wciąż globalnym zakresie działania, głosząc Ewangelię, wzmacniając współbraci i tym podobnie. A teraz coś o lokalnych liderach z powołania. I oni różnią się między sobą, tak jak globalni, lecz sumarycznie wykonują dokładnie to samo, tylko na inną skalę, na mniejszą skalę, na skalę lokalną, na skalę zboru, do którego należą i miejsca, terenu, na którym mieszkają czy działają. Pismo Święte dzieli ich na dwie części.
na tych, którzy służą z Tobą i na tych, którzy służą Słowem Bożym. Ci pierwsi służący z Tobą są niezwykle czuli na potrzeby innych, na potrzeby sióstr, braci, niezwykle szybcy, uczynni, ofiarni i wytrwali w pomaganiu. Ich grecka nazwa diakonos, po polsku diakon, oznacza po prostu sługę, pomocnika. Nasz Pan nie wstydził się i bardzo chętnie nazywał siebie właśnie diakonos, słowem diakon. Przyszedłem służyć, a nie żeby mi służono. Tu wskazywał też Pan Jezus, że największych sług Bożych można poznać po jakości ich głoszenia, diakoństwa. Dlatego też wskazywał na to, że On jest tym, który służy najwięcej. I każdy z nas może powiedzieć, że tak właśnie jest. Tak właśnie odczuwamy, bo kim byśmy byli bez służby Pana Jezusa dla każdego z nas? Często oni posiadają bardzo wiele dobrych pomysłów w rozwiązywaniu rozmaitych trudności i problemów dnia codziennego. I to takie jest też naturalne, bo zazwyczaj diakoni są osobami młodszymi, z bardziej otwartym umysłem, z bardziej, więcej mają sił, więcej mają pomysłów takich rozmaitych, tego jak coś można usprawnić, ułatwić, a z wiekiem przychodzi czasami takie zastanie. Oczywiście to też ma swoje dobre strony, prawda, że jest się ktoś na jakiejś stałej pozycji w obronie, jakby w przykładzie, ale teraz mówiąc o tych, którzy są diakonami, to jest coś, co jest niezwykle potrzebne do tego, aby można było nadążać z potrzebami i sposobami rozwiązywania problemów, które można zrobić, a my starsi, ja już mam swoje lata, tak mi się czasami wydaje, że duchem czuję cały czas, jakbym miał te 18 lat, ale mi tam parę lat zostało do tych 50, więc już pewnie to jest inne. Powoli mogę się gdzieś tam już zbliżać do tych, którzy będą mieć trochę więcej. Dzieci mnie odmładzają, tak? To jest jeszcze to. No ale drodzy braterstwo, taka jest prawda, że ci ludzie młodzi mają znacznie bardziej otwarte umysły i dobrze jest to zauważać. Praca diakońska jest bardzo ważną i potrzebną w każdym zgromadzeniu. Drugim rodzajem lokalnych liderów z powołania są ci, którzy służą stołom, tak? Usługują Słowem Bożym. Są oni przede wszystkim diakonami, sługami. Mają posiadać tego samego ducha ofiarnej służby i gotowości pomagania innym, lecz ponadto powinni charakteryzować się w sposób szczególniejszy wiernością, roztropnością, sprawiedliwością, pobożnością, powściągliwością, pokorą oraz umiejętnościami jasnego rozwierania i tłumaczenia prawdy. Powinni dbać i pomagać, żeby to Jezus w każdej sprawie był i pozostawał głową danego zboru. Biblia opisuje ich kilkoma słowami. Pasterze, biskupi, starsi, nauczyciele. I wszystkie te nazwy, choć różne, to dotyczą dokładnie tych samych osób. Tylko z różnego punktu widzenia charakterystyki ich pracy. Tak samo jak o Wiktorze można powiedzieć Wiktor, ale można również zwrócić się do niego z tytułu zawodowego i to nie znaczy, że to jest inna osoba lub ktokolwiek inny, tak? Tylko po prostu to jest inne spojrzenie na tą samą osobę. Wszyscy lokalni liderzy z powołania są używani przez Boga, choć w różnym stopniu, dla dobra całego zboru. Opowiem Wam taką historię, która się wydarzyła jakieś 7 lat temu.
Miałem mieć usługę w zborze, ale niestety okazało się, że bardzo pilnie muszę jechać z bliską osobą do szpitala. To była sobota. Dzwonię do Andrzeja, do Kaliszczyka. Mówię: Andrzej, musisz mnie zastąpić jutro, bo ja nie dam rady. No i Andrzej przygotował wykład na drugi dzień i ponieważ mamy, praktykujemy takie telefoniczne nadawanie wykładów, to mimo, że tam te wszystkie problemy ze szpitalem były w tle, to mogłem posłuchać tego wykładu i Andrzej powiedział piękny, budujący wykład na temat psalmu 23. Ale tego samego dnia w niedzielę Jeremiasz, znaczy załatwialiśmy tę sprawę w szpitalu, a ja z Jeremiaszem wyszedłem na spacer. On wtedy miał roczek, więc w wózeczku, to była jego pora snu, około godziny 11:30, to dzisiaj pamiętam, i koło szpitala sobie chodziliśmy i nagle słyszę jakieś kazanie. Nachyliłem ucha i się szybko zorientowałem, że tutaj zaraz obok w kamienicy na pierwszym piętrze jest chyba jakiś zbór. Później okazało się, że to jest zbór 50 minut. No i słucham sobie tego, co jest mówione. Było kazanie akurat w tym momencie. I wiecie, na jaki temat to było kazanie? Na temat psalmu 23. I w 90% pokrywało się z tym, co godzinę wcześniej słyszałem ze słów Andrzeja. To samo prawie, że co powiedział Andrzej. I wtedy no, bardzo mnie to poruszyło, bo zdałem sobie sprawę, jak nigdy jeszcze wcześniej, że Pan Bóg ma swoje sposoby, aby używać swoich liderów z powołania, znajdujących się w tak różnych społecznościach religijnych, aby przekazać dokładnie tą samą lekcję, te same wzmocnienie, te same wytyczne dla swojego ludu. I nawet często w tym samym czasie. Z pewnością również zauważacie, że w różnych zborach chrześcijańskich znajdują się rozmaici diakoni, niekoniecznie tak nazywani, mężczyźni i kobiety, którzy ofiarnie służą stołom. Są księgarzami, bibliotekarzami, szykują posiłki, prowadzą kawiarnie, dbają o pomoc dla wdów, sierot, osób niepełnosprawnych lub z różnymi gdzieś tam potrzebami. Zajmują się dziećmi, śpiewem, instrumentami, nagłośnieniami i wielu różnego rodzajami służby. Chcę podkreślić, że i siostry są przez Biblię zachęcane, aby angażowały się w pracę, szczególnie pomiędzy kobietami. Wśród sióstr są przysłowiowe Debory, Joanny, Marie, Zuzanny czy córki Filipowe. I one bywają liderami z powołania, choć ich służba z jakichś słusznych powodów podlega większej ilości ograniczeń, co nie znaczy, że jest mniej błogosławiona przez Boga. I ona również powinna być wspierana przez zbór. Jak już wspominałem, nadrzędną władzę w chrześcijańskim zborze sprawuje sam zbór, a w istocie Chrystus. Bo ta władza, którą zbór posiada, pochodzi od Niego jako głowy każdego chrześcijańskiego członka tego zboru. W Księdze Apokalipsy dwukrotnie możemy przeczytać, że Jezus nienawidzi wszelkich uczynków, które niszczą ten porządek, które odbierają zborowi tą zwierzchnią władzę nad własnymi sprawami, bo w istocie jest to zaatakowaniem, takie czyny są zaatakowaniem samego Jezusa jako głowy zboru. I myślę, że te znacie dokładnie te wersety. Swego czasu Wiktor, pamiętam, miał taki chyba dwugodzinny, trzygodzinny wykład na temat Nikolaitów. Nikolaos, greckie słowo, oznacza Niko zdobywca, Laos ludu.
Czyli ktoś, kto zdobył lud, podporządkował lud sobie. Lider zwyrachowany. Odciął Pana Jezusa jako głowę zboru. Taka jest mniej więcej, i Pan Jezus mówi, nie, że nienawidzi tych liderów, tylko nienawidzi uczynków tych Nikolaitów. To też jest warte podkreślenia. Jednym z zadań zborowników jest obserwacja i poznawanie się wzajemne swoich charakterów, zdolności, ograniczeń i na tej podstawie każdy powinien rozpoznawać tych, których wskazuje, czyli powołuje Pan Bóg do jakiegoś rodzaju pracy, służby dla zboru. Co więcej, każdy też powinien rozpoznawać i tych, którzy usiłują być liderami, lecz w rzeczywistości są liderami z wyrachowania. Przeczytam dwa wersety, dwa wyjątki z listu do Filipensów, trzeci rozdział, list do Filipensów, trzeci rozdział, drugi i trzeci wiersz. Jak Paweł pisał do zboru Filipii, który był pierwszym europejskim zborem położonym w Macedonii. Uważajcie na, to jest trzeci rozdział, werset drugi i trzeci. Uważajcie na te psy. Bardzo silne słowo. Uważajcie na owych złych pracowników. Uważajcie na fałszywych poświęconych. To my właśnie jesteśmy, a nie oni, ludem prawdziwie poświęconym, usługujący Duchem Bożym, lubiąc się stanowieniem części Jezusa Chrystusa, nie pokładającym ufności w sprawach cielesnych. I w tym samym rozdziale, w wersetach od 16 do 19, mówi dalej Paweł tak. Wszyscy duchowo dojrzali, w ten sposób myślimy. A jeśli coś inaczej myślicie, i to Bóg wam da zrozumieć, tylko jak ja przed wami, postępujcie w tym samym kierunku, według tych samych standardów. Bądźcie naśladowcami moimi bracia i zauważajcie postępujących podobnie, według mojego przykładu. Jest bowiem wielu, o czym częstokroć wam mówiłem, a i teraz ze łzami powtarzam, którzy swoim życiem pokazują, że są nieprzyjaciółmi krzyża Chrystusowego, których końcem jest zagłada, Bogiem brzuch, a chlubą to, czego powinni się wstydzić, stale rozmyślający o osiąganiu korzyści ziemskich. Jakże była to ważna sprawa według apostoła Pawła, bo nie dość, że tutaj trzy razy mówi uważajcie, 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 to jeszcze do tego mówi, ja wam o tym częstokroć mówiłem i teraz jeszcze ze łzami wam to powtarzam. A o czym Paweł tu pisze? Żeby rozpoznawali liderów z powołania, takim jak ja, mówi Paweł, tak mówi o sobie, i liderów z wyrachowania, ich scharakteryzował trochę. Ci ostatni są złymi pracownikami, przyrównywani wręcz przez niego do psów, które gryzą, szarpią, rozrywają, są samolubni, nieustannie dążą do osiągania ziemskich korzyści, sławy, chluby. A Pan Jezus, jeśli pamiętamy, jak Pan Jezus zwrócił się w pewnym momencie, niemal już pod sam koniec swojej służby, do jemu ówczesnych liderów z wyrachowania, którzy na katedrze Mojżesza zasiedli. Cały rozdział Ewangelii Mateusza, 23 rozdział, polecam do spokojnej lektury. On tam bardzo mocnymi słowami opisał współczesnych mu liderów z wyrachowania. Takich należy się chronić, a premiować liderów z powołania. I o tym premiowaniu mówi ten drugi z wersetów, jaki cytowałem na początku. Jeszcze raz go zacytuję. List do Hebrajczyków, 13 rozdział, werset 17. Dawajcie się przekonywać liderom waszym i pozwólcie się im prowadzić, bowiem oni czuwają nad duszami waszymi, z czego będą rozliczeni, aby z radością tą posługę czynili, a nie ze smutkiem, bo wtedy nie będzie to dla was korzystne. I podobnie
Paweł pisał do zborów w Tesalonice, pierwszym liście do Tesalonicensów, 5 rozdział, werset 12 i 13. Pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział, werset 12 i 13. A prosimy was, bracia, abyście poznali tych, którzy pracują między wami i którzy są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was, abyście ich jak najbardziej miłowali dla ich pracy. Pokój też zachowajcie między sobą. Niewątpliwie każdy lider z powołania podlega także większym, bardziej wyrafinowanym próbom, pokusom i doświadczeniom. Dlatego powinniśmy się wzajemnie wspierać, wzajemnie swoje brzemiona nosząc. I zachęta Pawła stąd właśnie wynika, żeby miłować tych rozpoznawanych liderów dla pracy, jaką wykonują. Czas kończyć. Drodzy braterstwo, wiem, że wy, podobnie jak i my, stanowiąc zbór, staracie się w sposób cykliczny potwierdzać, kogo w naszej zborowej społeczności rozpoznajecie jako liderów z powołania Bożego i w jakim zakresie powinni pracować dla wspólnej korzyści i dobra zborowników i dla chwały Bożej. Owe rozpoznanie i wybór trzeba wykonywać ze szczególną modlitwą, czujnością. Każdy poświęcony w indywidualnej rozmowie z Panem rozważa, kto jest liderem z powołania, a kto jest liderem z wyrachowania, a następnie w jawnym głosowaniu przez podniesienie ręki, tak podobnie jak to było czynione w czasach apostolskich, wyraża wolę Pana tak, jak ją rozumie. I zapewne też jest to przez was praktykowane, że po takim wyborze zbór specjalnie prosi, zwraca się w modlitwie do Pana Boga, prosząc, aby pobłogosławił ten wybór, wierząc, że jest to jego wybór, który przyniesie korzyść dla całego zboru. I właśnie tego chciałbym wam i sobie życzyć. Wierzę, że nie odbierzecie tego tematu jakiegoś napomnienia dla was jako zboru, czy wtrącenia się w wasze sprawy zborowe, ale no, chciałbym omówić tą sprawę liderów Ludu Bożego, gdyż obrosła taką pewną rozą niezrozumienia. Abyśmy rozumieli, że pojawianie się liderów jest naturalnym mechanizmem każdej społeczności. Żebyśmy też rozumieli, że to, że rozpoznajemy czy nie rozpoznajemy, to też jest naturalne. Że lider musi się uosabiać z ideą, która tworzy daną społeczność. A także dlatego, abyśmy nigdy nie żywili ducha zazdrości, sekciarstwa i niezrozumienia, jakiego przejawiali niedojrzali duchowo apostołowie, gdy mówili do Jezusa, dlaczego tamci coś robią w Twoim imieniu, przecież oni nie chodzą z nami. Niechaj dobry Pan Bóg pobłogosławi te myśli i nas wszystkich. Co to jest dla Was? Dziękuję.